OK, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Bitcoin 23400 dolarów. Za chwilę przeanalizujemy jego cenę w stosunku do danych on-chain. Ale na samym początku szybkie newsy. Ankieta Coinbase wśród 2000 ankietowanych sugeruje, że 20% Amerykanów posiada kryptowaluty. Polygon tworzy Polygon ID. Czyli produkt, który będzie oparty o tzw. Zero Knowledge Proofs, czyli ZK Proofs, dzięki któremu będzie można weryfikować dane spoza danych na blockchainie za pomocą tzw. Trust Sources, czyli Sources of Trust. I jest to dobra informacja niewątpliwie dla tokena Matic. Zaraz będziemy być może analizować też jego cenę. Binance uspokaja swoich. Użytkowników, ponieważ był FUT związany z Binanceem, w którym Forbes napisał artykuł o tym, że Binance tradował ponad prawie 2 miliardami dolarów swoich użytkowników. No tutaj FUT się pojawił w związku z tym, token Binance miał prawo na tąpnięcia. dodatkowo zwrócić warto uwagę na token BUSD, który od długiego czasu traci na. Market capie na szczęście jeszcze nie na wartości. A zwróćcie uwagę, na market capie nie traci na przykład USDC, nie traci USDT, rośnie USDT na market capie, natomiast BUSD traci na market capie. Ja o tym mówiłem już od kilku dni, ale to jeszcze przypomnę. Jeżeli ten market cap spadnie jeszcze o kolejne 50%, to już będzie bardzo duży czerwony alert. To już jest pomarańczowy alert, tak byśmy to określili, natomiast gdzieś. Po około 50% mniejsze market cap może już być niebezpieczny, ponieważ my nigdy nie mamy 100% pewności, czy oni rzeczywiście są zabezpieczeni 1 do jednego. Chociaż moim zdaniem BUSD prawdopodobnie jest zabezpieczone 1 do jednego, ale wolę nie ryzykować, miejcie to na uwadze. Dodatkowo, Trezor, czyli twórca portfeli hardware'owych, który ostrzega swoich użytkowników, swoich klientów przed pishingowymi atakami, ponieważ takie pishingowe ataki, e, t, takie pishingi, czyli to jest wysyłanie wiadomości różnego rodzaju skamowych, gdzie ludzie, którzy chcą was, po prostu okraść, wysyłają wam na przykład SMS-a i w tym SMS-ie jest napisane, że trezor niedawno był narażony na wyciek, na atak hakerski albo na twoje aktywa były narażone w związku z tym bardzo prosimy, tutaj jest link. Prosimy kierować się do tego linku, aby zabezpieczyć swoje aktywa. No i oczywiście to są Ludzie, którzy chcą wykraść aktywa, to nie jest faktyczny trezor, A trezor, później ta strona zwróćcie uwagę, jeżeli jakiś taki użytkownik, który się na to nabierze na takiego SMS-a, wchodzi na taką stronę, która jest bardzo podobna do trezora. I tutaj jest napisane, że Twoje środki mogą być zagrożone i wykonaj następujące kroki. Bądźcie ostrożni, jeżeli dostajecie SMS-y z niewiadomych źródeł, w szczególności słuchajcie, jeżeli te SMS-y są z jakimiś Dziwnymi, nieznajomymi linkami. Mówię o tym wam po to, żebyście byli przezorni. Natomiast w Australii prace pilotażowe nad CBDC w następnych miesiącach i CBDC w, yy, na całym świecie już jest bardzo mocno rozwijane. Na no, co jest na odpowiedzią na CBDC? Oczywiście Bitcoin, który być może będzie gotówką XXI wieku. Binance również jeszcze odpowiada na ten cały hype związany z generatywnym AI. I uruchamia, zwróćcie uwagę, Generative AI Profile Picture, który pozwala na mintowanie NFT-ów na Binance, czyli nazywa to Bicasso. promuje to również CZ. I już w tym momencie został wyczerpany limit 10 tysięcy mintów, ponieważ starają się dzisiaj rano to zmintować, już było za późno. I oczywiście oni korzystają tutaj z technologii typu Stable Diffusion, która pozwala na generowanie właśnie tego typu grafik za pomocą sieci neuronowych to jest ostatnio bardzo bardzo modne między innymi Mid Journey dali dali e2 to rozpoczęły natomiast pojawił się również wątek pomiędzy Binanceem BUSD a Coinbase USDC jakiś czas temu Binance zablokowało wpłaty USDC i trading do USDC na rzecz BUSD swojego tokena stablecoinu natywnego. No i w odpowiedzi na to, niedawno Coinbase również zablokował trading do BUSD. Czyli jak to tutaj jest podsumowane, wojna gigantów, wojna największych giełd kryptowalutowych w USA cały czas się kontynuuje i pogłębia. Jak to może wpłynąć na token BUSD, to jest pytanie. No właśnie, trzeba być po prostu uważnym, bo jeżeli ten market cap tutaj. Będzie dalej spadać, on spada. Moim zdaniem to jeszcze nie jest zagrożone bankranem, ale jeszcze te kolejne 50% spadków może być bardzo już e, gorąco się powoli robić i ludzie mogą chcieć przetestować, czy rzeczywiście BUSD ma e, na tyle zabezpieczenia, na ile mówią. I lepiej. Po prostu nie ryzykować swoim kapitałem, przynajmniej takie jest moje zdanie. A kolejne news, a w zasadzie to nie jest news, tylko to jest informacja dla Was, bo przecież są listingi na Max Data App, informacje są podawane codziennie. Kilka listingów ostatnio dziennie jest inside, insiderskich, czyli inside info, informacji poufnych, które są tutaj wysyłane na Max Data App. I zwróćcie uwagę m.in. mina mina, plus 6% na razie. W ciągu ostatniego dnia od wczorajszej informacji o listingu, a jest tych tokenów jeszcze jeszcze więcej, T tutaj coraz więcej tych tokenów będzie mowa, jeżeli chodzi o listingi, ponieważ rynek się powoli powoli rozgrzewa. A teraz przechodzimy już do Bitcoina i w ciągu ostatniego dnia mieliśmy taki mocny spadek, ja tutaj pokażę wam. Mieliśmy ten spadek związany z Bitcoinem. Ale wpiszę tutaj LTH SOPR, niech będzie ten. I zwróćcie uwagę: mieliśmy takie duże tąpnięcie wczoraj o godzinie 20.30-45. Dosyć duże tąpnięcie. Bitcoin spadł o. 1,8% w ciągu chwili dosłownie. A wcześniej mieliśmy bardzo ciekawą wyprzedaż ze strony długoterminowych holderów 1 marca. Czyli 1 marca o godzinie 6 rano duża wyprzedaż ze strony długoterminowych holderów. Natomiast wieczorem tąpnięcie ceny. Oczywiście ta cena potem powróciła na swoje poziomy, ale finalnie teraz i tak jest tradowany Bitcoin te ponad 1% niżej. Czym są długoterminowi holderzy? Czym jest LTHSOPR? Jeżeli nie znacie tych wskaźników na Max Data App, które tutaj są i pokazujemy to po prawej na dole, centrum pomocy i w centrum pomocy, gdy klikniemy i na przykład wpiszemy dowolny wskaźnik, od razu mamy podpowiedzi, czym dany wskaźnik jest i jak go można interpretować. No i teraz przechodzimy dalej do analizy i wpisuję important tutaj w load layout, czyli takie najważniejsze wykresy metryki, które stworzyliśmy. Nie mamy znaczących wzrostów rezerw bitcoinów na giełdy spotowe. Nie mamy znaczącego zakupu ze strony inwestorów na Coinbase na ten moment, to znaczy ta linia nie przechodzi na ten niebieski obszar. W związku z tym, na razie nie ma znaczących informacji, które mogłyby nam sugerować, że bitcoin pójdzie albo w górę, albo że bitcoin pójdzie w dół, ale bierzemy też pod uwagę te analizy, które robiliśmy ostatnio. I te analizy są widoczne chociażby tutaj na stronie głównej na MacDacie. Chociażby ta analiza, która pokazuje nam w którym momencie się znajdujemy, że jeżeli chodzi o średni termin, jeżeli chodzi o stosunek podaży do popytu, I historycznie po tym jak wybijaliśmy te najwyższe poziomy, cena Bitcoina spadała około 20-30% w przeciągu 2-3 tygodni i takich sytuacji w przeszłości było kilka. Zachęcam Was do tego również, żeby obejrzeć ostatnie materiały na moim kanale Julian Krypto, jak i na tym kanale dotyczące tych średnioterminowych możliwych odreagowań ceny, żebyście sami ocenili, czy prawdopodobieństwo spadków jest duże, małe, czy może zagracie pod długoterminowe wzrosty, o których też tutaj piszemy, bo długoterminowe wzrosty jak najbardziej są bardzo, bardzo prawdopodobne. Ok, na ten moment dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. I niech Hossa będzie z nami. Cześć!